za punktu tego świadczenia i komunikacji. Pan Dominik Franczewski, proszę, jako pierwszy. Szanowni Państwo, dostaliśmy z PiS-u informacje na temat przeglądu z różnych obiektów kosztowych oraz różnych infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zainteresowany chciałbym zaprosić na przegląd. Pierwszy jest dnia 15 kwietnia o godzinie 9. Zaczyna się w ZTS-ie tramwaj, następnie podmiot Skotniki, następnie Orzeł Siedzina. Dnia 28 kwietnia o godzinie 11 start KKK Polna, następnie LKS-9. 28 kwietnia start 11. Na Kolnej. Z Kolnej Dziewiaszczypis, następnie Płomień-Kostrzyk. Takiej kolejności. Jeśli ktoś pan tutaj zainteresowany jest pytaniem się delegacją, proszę o zgłosić pani radni. Pani Maria Potępa, pani nie zgadza. Ja mam takie pytanie, czy na przykład można by zamienić tą akurat nie wyciskać tego kwietnia. Tak, ja to przyszłę. Aha, aha.
zgłoszę, to chciałam zaprosić Państwa do Centrum Kultury Ruszaj na jutro, ale to nie wiem, ja pewnie pójdę na spotkanie o bezpieczeństwie, to o 18.30 jest bardzo wernisaż wystawa malarstwa Ewy Kalinowskiej Maćków. Świetne, naprawdę polecam. I zaproszenie jest dla nas na wiosenny koncert kameralny, który będzie 23 marca w niedzielę o godzinie 19, czyli nie po niedzielę, tylko po 12. Są zaproszenia, można sobie zabrać. Może przyjechać, i jest taka rzecz, że to Macie chciałam, nie wiem, czy będziesz mógł od porządka? No nie, no już to mógł. Na jednym spotkali, wkradała się informacja, właściwie akcja, dokładnie na Facebooku, zaczęła to rada z dzielnicy 10 i praktycznie większość dzielnicy tej akcji się zgłosiło, choć o porządki w mieście, które są zadane na 22 marca, czyli nie chcą, czyli następną sobotę. Porozumienie z kilkoma kolegami uznaliśmy, że już możemy się włączyć w tą akcję. Z tym, że program jest taki, że ja sądziłam, że jest nagrana sprawa NPO dostarczą na potrzeb, bo oczywiście, że każda dzielnica musi sobie to we własnym zakresie załatwić. Zaczęłam tam dzwonić do NPO, na razie nie mogłam to dzwonić, ale myślę, że to załatwimy. Proponowany teren na razie, nie wiem, może Państwo macie jakieś inne propozycje, to jest teren wokół koło obozowej, czy teren gminny, gdzie mamy jakieś bloki komunalne, bo to jest strasznie zanieczyszczony i bliżej lasu, tam w okolicy słynnej Polany Borkowskiej, co prawda tam zahacza o 9, ale sądzę, że koło tego lasu można posprzątać, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo zgłosiłam i na razie się nie możemy zaproszać. Godzina 17.30.
infra 24 marca i 14 kwietnia godzina 17:30. Panie Przewodniczący Komisji Edukacji. Co? To 20 lepiej. No prawie. Pozwolicie, że odczytam, bo na razie nic nie gotowe. Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji zwołuje 2 kwietnia, nie 1, godzina 19. Przemyślała, że nie ma stwierdziła, że 2 kwietnia, godzina 19, posiedzenie Komisji Edukacji. Jeszcze dzień Panie Bogdanie, także. No dokładnie. Komisja Praworządności, 14 kwietnia, godzina 18:30. Praworządność, 14 kwietnia, godzina 18:30. Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego zwołuje komisję 3 kwietnia, godzina 18. Planowanie przestrzenne, godzina 18, 3 kwietnia. Łączność z mieszkańcami. Komisja Przewodniczący tejże komisji zwołuje posiedzenie 7 kwietnia, godzina 16:45. 7 kwietnia, 16:45. Łączność z mieszkańcami. Polityka społeczna. Pan Przewodniczący zwołuje komisję 7 kwietnia, 17:30. 7 kwietnia, 17:30. Polityka społeczna. Komisja Innowacji. Posiedzenie 14 kwietnia, godzina 18. 14 kwietnia, godzina 18. Tereny zielone. Panie Przewodniczący, godzina... A wcześniej jeszcze 26 marca plus 2 kwietnia, godzina 18:30. No nie tam jest. 2 kwietnia. Tak ustalił Pan Przewodniczący, proszę Państwa, albo Państwo przyjdziecie, albo nie przyjdziecie. Czas na 2 kwietnia, 26, to znaczy 26 marca i 2 kwietnia, 18:30. Przewodniczący Łukasz Paweł, może coś więcej na ten temat powie. To właśnie. Jutro mamy debatę o bezpieczeństwie naszej dzielnicy. Mamy informacje w Kraków.pl, w dzienniku chyba polskim, jeżeli ktoś mieszkańców też dzwoni, że jest godzina 17, kino tęcza. 17. Panie Przewodniczący. Jeszcze raz. Czyli wszystko co mówię, to się Państwa zapraszamy. Na 18. Proszę Państwa, godzina 17 kino tęcza i obliczący. Debata o bezpieczeństwie. Jest to cykliczna debata, która... Trzeba podziękować wszystkim radnym, którzy odnieśli plakaty, które były w Profilaktyki Rady Środowiskowej Rady Miasta i Klub Rady Miasta Krakowa przy Rady Miasta.
przewodnicy rad i zarządów dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa. Uprzejmie zapraszamy Państwa przewodniczących rad i zarządów dzielnic miasta Krakowa na konferencję. Czy można skrócić kolejki do lekarzy w 3 miesiące? Urząd Miasta Krakowa, sala obrady Miasta Krakowa imienia Tajkańskiego, świetnych lekarzy. W godzinach od 15 do 17 ta konferencja jest 14 marca. Organizatorami konferencji są Klub Rady Miasta Krakowa, Przyjaznych Kraków oraz przewodniczący Komisji Zdrowia i Kontaktyki oraz Środowiskowej Rady Miasta. Patronat nad konferencją objął prezydent Miasta Krakowa. Program. Otwarcie konferencji przewodniczący Komisji Zdrowia i Kontaktyki oraz Rady Miasta Krakowa dr Jerzy wystąpienie zaproszonych gości według kolejności alfabetycznej. Będą następujące osobistości. Pan dr Marek Walicki, minister zdrowia Rzeczypospolitej w latach 2003-2005. Pani Barbara Polanowska, dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie. Pan dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Pan dr Kosiniak Kamysz, minister zdrowia, Andrzej Kosiniak-Kamysz, przepraszam, minister zdrowia i opieki społecznej Rzeczypospolitej w latach 1989-1990. Pan dr Andrzej Sośnierz, prezes NFZ-u w latach 2006-2007. Następny punkt to dyskusja i prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 10 marca 2014 na Można zrobić to bardzo prosto, tylko nigdy w naszym momencie tego nie robią.
czasami każdą receptę, nawet na leki specjalistyczne, które generalnie jemu samodzielnie by nie wolno było wypisać, po adnotacji specjalisty. Czyli kardiolog wypisuje, że taka osoba i taka leczy się i bierze takie, a takie leki. Endokrynolog już nie tak samo. I lekarz pierwszego kontaktu jest tam, że tam jest. W porządku, ale proszę jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że na przykład to się robi właśnie przychodni u lekarza pierwszego kontaktu. Ma na ten dzień lekarz na cały kontakt, czy też osób, bo wypisze na to, że ten kontakt się odbywa. I robi się właśnie, ale to często się robi przez właśnie pielęgniarkę. Nie ma chętnie, proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 50 minut.